Biblioteka pedagogiczna, stanowiąca integralną część Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli przy ulicy Nowomiejskiej, prowadzi działalność edukacyjną i kulturalną. Od dziś można podziwiać wyjątkową wystawę prac uczniów z zespołu szkół nr 3 we Włocławku. Biblioteka pedagogiczna oferuje swoim czytelnikom nie tylko zasoby, ale również różnego rodzaju usługi. Jeśli chodzi o nasze zasoby, jesteśmy biblioteką istniejącą już ponad 60 lat. Gromadzimy książki, czasopisma i książki na nowoczesnych nośnikach, czyli w tym momencie najczęściej na płytach, ale również mamy dostęp online do czasopism i do książek. Nasza biblioteka także organizuje wystawy. Popularyzujemy twórczość uczniów i nauczycieli. Praktycznie mogę powiedzieć, że cały czas jakąś wystawę mamy. Ale są to nie tylko wystawy fotograficzne, ale również wystawy plastyczne. I to zarówno dzieci przedszkolnych, jak i uczniów ze szkoły podstawowej, gimnazjalne i ponadgimnazjalne. Dla biblioteki pedagogicznej wystawa to oddanie hołdu twórczej pracy dzieci. Dla uczniów zespołu szkół nr 3 to ogromne wyróżnienie i docenienie ich działań podejmowanych w ramach koła fotograficznego Foto Oko. Pokazują to, co widzą, to znaczy nie są przekłamani. Potrafią wybrać z tego, co nas otacza, to, co widzą najpiękniej, najładniej. Czyli nie jest to takie osadzone w jakiejś wiedzy, a w tym, co czują. Także te zdjęcia mają taką troszeczkę inny wymiar, jak wymiar osób zdrowych. Zawsze na stronie internetowej szkoły na bieżąco są umieszczane. Robimy też wystawy, które są cykliczne, w zależności od tego, jaki motyw przyświeca tym zdjęciom. Natomiast nasi uczniowie od wielu, wielu lat współpracują z biblioteką pedagogiczną i jakby ta wystawa jest pokłosiem tej współpracy, obustronne zadowolenie, natomiast ja chciałabym, żeby wszyscy włocławianie mogli chociaż na chwilę popatrzeć na talenty naszych dzieciaków. Mają je naprawdę ogromne. Wystawę można podziwiać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Biblioteki Pedagogicznej. Monika Grzanka, Telewizja Kujawy.